Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej w tym sezonie konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu sportowemu, a więc już piątkowej, najbliższej inauguracji sezonu 24-25, kiedy zagramy tutaj przy Słonecznej z Puszczą Niepołomica. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są tradycyjnie trener Adrian Siemieniec. Dzień dobry trenerze, a także obrońca naszego zespołu Mateusz Skrzypczak. Zaczniemy z pytaniami do Mateusza. Ja poproszę Mateusza tutaj do mikrofonów. Państwa zapraszam do zadawania pytań przy użyciu mikrofonu, który jest tutaj blisko, zaraz go podamy, także Mateusz, zapraszam, a ja zajmuję się mikrofonem. Proszę bardzo. Mateusz, cześć, witaj. Grzesiek Pilat, Polskie Radio Białystok. Na początek pytanie, jak to był chyba krótki dosyć urlop, jeżeli chodzi między końcówką poprzedniego, a początkiem tego sezonu. Jak minął, czy intensywnie, czy w głowie, z tyłu głowy, zamiast odpoczynku było to, że już za chwilę trzeba wracać do treningów, no i walczyć o, na kilku frontach o najwyższe cele ponownie? Na początku było świętowanie, bo był ogromny sukces, więc był czas na świętowanie, później przyszedł czas na krótki odpoczynek. No a później, tak jak Pan powiedział, wracaliśmy już do treningów. Najpierw mieliśmy rozpiski, które realizowaliśmy w domu, każdy we własnym zakresie. Później się spotkaliśmy i już razem ruszyliśmy i tak jak Pan powiedział, intensywny czas i trzeba było się dobrze przygotować. Jak obóz przygotowawczy, jak Wam minął, jakie nastroje po obozie, no i jakie nastroje przed pierwszym meczem ligowym? Myślę, że obóz można ocenić bardzo pozytywnie, bez kontuzji, wszystko, tak mi się wydaje, udało się zrealizować to, co trenerzy mieli w planach. Mieliśmy świetne warunki, fajne sparingi, więc wszystko pozytywne. Okej, a jak przed pierwszym meczem z Puszczą Niepołomicę, na początek ligowy rywal, ale już za chwilę wyjazd na Litwę? Tak, ale nie skupiamy się na tym, co będzie później. Teraz jest mecz z Puszczą, to jest najważniejsze i liczy się tylko jutrzejszy mecz. No dobrze, bo początek sezonu to zawsze wielka niewiadoma. No co się będzie działo w tym jutrzejszym meczu? Na co mogą liczyć kibice, którzy mam nadzieję tutaj szczelnie wypełnią stadion na początku? Co się będzie działo, to zobaczymy jutro, ale na co mogą liczyć kibice? Mi się wydaje na pewno na to, co nas cechowało w zeszłym sezonie, czyli na odwagę, na pasję i mam nadzieję, że jutro wyjdziemy i pokażemy dobrą piłkę. Mhm. Czy coś się właśnie będzie zmieniało w tym Waszym graniu? Czy taką Jagiellonię, jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, tak będziemy mogli oglądać teraz cały czas? Mi się wydaje, że wartości zostały takie same i będą cały czas z nami, a wiadomo, że jakieś kosmetyczne zmiany są. Trener i drużyna, sztab, cały czas się rozwijamy wszyscy, więc mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze lepszą Jagiellonię niż w zeszłym sezonie. Panie trenerze, zaczynamy bardzo intensywny sezon, jeżeli chodzi o Jagiellonię Białystok. Granie na co najmniej trzech frontach, no bo to i Puchar Europejski, i Puchar Polski, i Ekstraklasa. Na początek ligowy rywal. Z jakim nastawieniem podchodzicie do tego pierwszego rywala i do początku tego bardzo intensywnego sezonu, jak wspomniałem? No myślę, że nastawienie nasze no jest niezmienne i zawsze podchodzimy z takim samym. Będziemy musieli wygrać spotkanie, jest duża ekscytacja, bo była przerwa. Był czas, żeby poświętować, był czas, żeby zamknąć ten sezon, był czas, żeby też popracować i myślę, że wszyscy już nie możemy się doczekać tego, co jest przed nami. Duże wyzwania, ale na pewno to, co mówię, duża jest ekscytacja w nas i chcemy być konsekwentni w drodze, którą obraliśmy już w zeszłym sezonie i oczywiście rozwijać się na boisku, rozwijać się poza boiskiem, rozwijać piłkarzy, rozwijać drużynę, ale być wierni swoim wartościom i tym, jak ta drużyna ma prezentować się na boisku i wierzę w to, jestem przekonany, że od pierwszego meczu no będziemy pokazywać tą twarz, którą pokazywaliśmy przez cały poprzedni sezon. Pamiętam nasze rozmowy w poprzednim sezonie, kiedy mówił Pan, że skupiacie się zawsze na każdym kolejnym meczu, nigdy nie zmienialiście tej strategii, ale teraz, kiedy się gra co 3, co 4 dni, mam wrażenie, że praca sztabu trenerskiego chyba trochę się musiała zmienić, trochę zmienić perspektywę, no bo jak się gra za 4 dni, jutro się gra, my mamy mecz w piątek, a potem we wtorek, no to chyba już też trzeba rozpracowywać kolejnego rywala jednocześnie. Czy niekoniecznie? No oczywiście, ale kwestia organizacji pracy nie ma nic wspólnego z kwestią nastawienia i mentalności, więc to, że mówimy o każdym kolejnym meczu, mówimy o tym w kontekście naszego skupienia i nastawienia i tego, gdzie idzie nasza cała koncentracja i uwaga, a to, że no, sztab musi działać wielo
torowo dzisiaj i też patrzeć w perspektywie do przodu i przygotowywać pewne rzeczy wcześniej, no to jest normalne, po prostu natłok spotkań jest i trzeba będzie już mieć pewne rzeczy gotowe i przygotowane bezpośrednio po meczu, który będziemy kończyć, więc co innego jest organizacja pracy, która oczywiście ten okres od nas wymaga no lepszej organizacji pracy i lepszego planowania jeszcze, ale co innego jest nastawienie. Ono się nie zmieni i każdy kolejny mecz będzie dla nas tym najważniejszym. Czy panie trenerze, to będzie dla pana i dla sztabu trenerskiego trudny sezon w kontekście właśnie takim pracy szkoleniowej, ale też jednocześnie motywacji zawodników na każde kolejne spotkanie? Myślę, że tak. Myślę, że będzie trudny sezon. Myślę, że będzie bardzo trudny, nawet bym tak powiedział. Ale w kontekście tego, jak to traktujemy, czyli wyzwań, czyli tego, że jeżeli chcemy się wszyscy rozwijać i wchodzić na wyższy poziom sportowy i organizacyjny, to musimy mieć coraz trudniejsze zadania przed sobą, więc dla nas to jest przede wszystkim krok do przodu i trzeba się z tym zmierzyć. Ale to nie oznacza, że będzie łatwo. Tylko już, no mówię, niejednokrotnie o tym powtarzałem, że jeżeli chcesz iść do przodu, no to musisz mieć przeszkody i te przeszkody są twoją drogą, więc tak na to patrzymy. No tak, tylko że te przeszkody, teraz tak sobie myślę, tak granie co 3 dni, to naprawdę ta skala trudności idzie tak bardzo w górę, że no, aż ciężko to ogarnąć myślami, ale jak rozumiem i czuję, pan jest już gotowy na wszystko. I zespół też. Ja muszę być gotowy, ale jak ten okres mnie będzie weryfikował, to też zobaczymy. No, to nie jest sytuacja, z którą się mierzę po raz 10 w karierze, tylko pierwszy raz, więc no, dla mnie to też jest nowe doświadczenie. Trzeba się szybko uczyć, wyciągać wnioski na bieżąco, tak żeby adoptować się do tych sytuacji, ale w poprzednim sezonie też wiele sytuacji dla nas, dla mnie, dla zespołu było nowych i też musieliśmy się szybko adoptować, ale też wierzę w społeczeństwo białostockie i może w pana pomoc. Jest dużo pracy co 3 dni, także jak będzie potrzeba wykorzystać w sztabie, to ja może nie, się zwrócimy. Nie bardzo się w czym mógłbym pan zaraz, okej, w porządku, nie ma problemu. Zawsze jakaś praca się znajdzie. No, dziękuję, mam swoją. W każdym razie, panie trenerze, na koniec jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, jeżeli chodzi o jutrzejszego rywala, o Puszczę Niepołomice. Co tam się pozmieniało, jakim dziś jest rywalem Puszczę Niepołomice, bo wiemy, że doszło tam też do pewnych zmian przed tym sezonem. No myślę, że przede wszystkim zmieniło się parę personaliów, ale na pewno to, co przykuwa uwagę, albo to, co jest, uważam, godne docenienia, to, że Puszcza jest bardzo konsekwentna, jeżeli chodzi o budowę kadry i profile piłkarzy, których ściąga do swojej drużyny, bo to są piłkarze o określonym profilu, piłkarze, którzy no moim zdaniem, jeżeli chodzi o charakterystykę, bardzo dużo wpasowują się w model i sposób gry Puszczy i za to im chwała i wielkie brawa, że widać, że mają po prostu pomysł i ja dzisiaj nie dyskutuję o tym, czy to jest pomysł ładny, czy nieładny, czy komuś się to podoba, czy nie, bo nie ma jednej drogi i każdy obiera swoją. Pomysł trenera Tułacza i Puszczy jest taki i dla mnie jest wielkie brawa dla nich, wielki szacunek za to, że widać, że tam jest koncepcja i według tej koncepcji są bardzo konsekwentni i idą w jasno określonym kierunku. Także my wiemy, jakiego meczu możemy się spodziewać, my wiemy, z jakich narzędzi będzie chciała Puszcza korzystać, ale oczywiście gramy u siebie. Chcemy ten mecz grać na swoich warunkach i sprowadzić go do tego, żebyśmy to my prowadzili grę i dobrze tym meczem zarządzali z piłką przy nodze, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że będą różne fazy w tym meczu i będą też momenty, kiedy będziemy musieli się wybronić, bo Puszcza uważam, że to jest groźna drużyna. Niejednokrotnie w poprzednim sezonie udowodnili w starciu z faworytami, że potrafią być niebezpieczni, potrafią zabierać punkty. Po skryptum ode mnie, czy i w jutrzejszym meczu wybiegnie podstawowa 11 na boisko, czy będzie pan oszczędzał siły niektórych zawodników na mecze europejskie? Nie, no w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby jesteśmy na początku, jest mecz piątek, wtorek, więc dzisiaj nie patrzymy przez pryzmat tego, że dopiero rozpoczynamy sezon i tu nie ma mowy o żadnym zmęczeniu, więc takie pytania można zadawać pod koniec sierpnia, kiedy ten natłok tych spotkań już będzie taki, że trzeba będzie może pewne rzeczy przekalkulować albo bardziej strategicznie decyzje podjąć. Dzisiaj jesteśmy na początku sezonu, dopiero rozpoczynamy, gramy pierwszy mecz, więc będziemy robić, no na boisko wyjdzie 11, która w naszym odczuciu na dzisiaj po prostu ci zawodnicy
No na dzisiaj po prostu z naszej perspektywy to będzie optymalne rozwiązanie dla drużyny, ale to co powiedziałem, ta co wychodzi w pierwszym składzie wyjdzie jutro, to nie znaczy, że ten sezon zakończy, że ta rywalizacja się kończy albo że zawodnicy są nie wiem... że rywalizacja między nimi nie trwa. Ona będzie trwała i potrzebujemy dzisiaj każdego zawodnika. W każdym momencie każdy musi być gotowy wziąć odpowiedzialność za drużynę i być gotowy podjąć rywalizację na odpowiednim poziomie jakości, bo tych meczów będzie sporo i w 11 nie damy rady. A czy jest pan zadowolony z dotychczasowych transferów i czy jeszcze kadrę czeka jakieś uzupełnienie? Jeszcze jakieś transfery czekają w Jagiellonie? Czy to na razie koniec? Już odpowiadałem na to pytanie ostatnio na briefingu, ale powiem raz jeszcze, cały czas pracujemy z dyrektorem i z prezesem na tym, żeby tą kadrę wzmocnić i głównie chodzi tutaj nam o pozycje ofensywne i też wiemy, z jaką kadrą musimy wejść w ten pierwszy miesiąc, kiedy mamy łączyć ekstraklasę z kwalifikacjami, a potem zobaczymy, do czego nas doprowadzi, do czego nas te kwalifikacje doprowadzą, jak tam życie zweryfikuje nas, co dalej będzie się działo z nami od września, więc wtedy będziemy podejmować kolejne ruchy. Na dzisiaj jest sytuacja kadrowa, jaką Państwo znacie i z nią przystępujemy do pierwszych spotkań. A co się będzie działo dalej, na pewno chcemy jeszcze tą kadrę wzmocnić. Myślę, że w przypadku nowych zawodników to jest proces i ten proces adaptacyjny w przypadku każdego z nich jest inny, dlatego że ich historia jest inna. Jedni grali więcej, drudzy mniej, jedni mieli lekkie urazy, drudzy byli cały czas zdrowi, jedni byli w treningu, drudzy nie byli w treningu. Jedna pozycja jest bardziej wymagająca, druga mniej wymagająca. Na jednej mamy mniej czasu, na więcej, na drugiej więcej czasu, więc to jest bardzo szerokie spektrum takich rzeczy, które analizujemy i ten proces adaptacji, on po prostu trwa i dzisiaj nie mamy czasu poprzez sparingi i treningi. Będziemy musieli adaptować tych piłkarzy też poprzez proces meczowy, w jakim wymiarze czasowym. To też zależy wszystko od kontekstu spotkania, od nich, od ich formy, dyspozycji fizycznej, zdrowia, wszystkiego. Ale no na pewno na dzisiaj każdy z nich jeszcze potrzebuje czasu. Wiem, że pan jest zwolennikiem takiej teorii, że lepiej poczekać z piłkarzem. Mhm. Za wcześnie tak. Kibice mogą już jutro niektórych z nich na ławce przynajmniej zobaczyć? Myślę, że tak. Co do wyjściowej jedenastki, to na pewno dyskusję prowadzimy. Wiele nazwisk po prostu już wiem, jakie jutro wybiegną, ale mam jeszcze jakieś znaki zapytania i myślę, że będziemy powoli tych piłkarzy wprowadzać, czy od pierwszej minuty, czy z ławki, to mówię, no jest wiele zależnych, które bierzemy tutaj pod uwagę, ale no na pewno chcemy z nich korzystać, no bo chcemy poszerzyć rywalizację w drużynie i też przygotować zespół na granie co 3 dni już w późniejszym etapie, więc no każdy musi te swoje minuty na boisku dostawać. Sytuacja? No zobaczymy, walczymy z czasem, tak jak mówiłem, ta kontuzja nie jest tak groźna, jak się wydawało i wygląda to coraz lepiej. Czy będzie dostępny do jutra na mecz, czy będzie dostępny dopiero na ten mecz wtorkowy, to zobaczymy, podejmiemy decyzję najlepszą dla drużyny, biorąc pod uwagę szerszą perspektywę, nie tylko perspektywę jednego spotkania, ale na pewno wygląda to optymistycznie i będziemy te decyzje podejmować dzisiaj bezpośrednio po treningu. Dziękujemy. Dziękujemy.